Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest piąty odcinek z naszej serii Zagrajmy w Amnezję, Maszyna dla Świń. No i cóż, kontynuujemy. Wpadliśmy ostatnio do jakiegoś kanału, nazwijmy to. Nie do końca wiem, niedokładnie wiem, gdzie aktualnie się znajdujemy. Widzę, że mamy tu jakąś kartkę. 22 października 1899. Naturalnie po wykrwawieniu i przed usunięciem wnętrzności produkt musi zostać wyparzony, pozbawiony owłosienia i oczyszczony. W tym celu stosujemy specjalny zbiornik parowy, w którym utrzymujemy stałą temperaturę, przesyłając nadmiar sprężonego powietrza z silników przez kocioł i system miedzianych rur, aż do kamiennej komory poniżej domu robotniczego. W centrum maszyny znajduje się komponent, który stale musi pozostawać w niskiej temperaturze. Jest on odpowiedzialny za przetwarzanie produktu. Niezwykle ważne dla zachowania jakości produktu jest chłodzenie, stąd z niektórych obszarów maszyny należy odprowadzać ciepło. Dwa problemy, czyli usunięcie ciepła z niektórych obszarów i konieczność podtrzymania większej temperatury w innych, mają jedno rozwiązanie. Panele przesyłowe pobierają ciepło na zasadzie konwekcji cieplnej regulowanej przez kocioł. Chłodne powietrze jest przesyłane za pośrednictwem pierwszego układu rury w jednym kierunku, a gorąca para za pomocą drugiego w kierunku odwrotnym. No i okej, mieliśmy tu piękne Boże wyjaśnienie, jak to działa. Te maszyny parowe, no a teraz cóż, przejdźmy dalej. There will always be a torrent of excreta flooding through these tunnels. We can use this to supplement the steam production and ensure constancy. God, the stench! This fecal matter is the true product of the age. No dobra, kolejna notatka. Zatopione tunele. Mój tajemniczy przyjaciel miał rację, kanały ściekowe rzeczywiście zostały zalane. Aby pójść dalej, będę musiał zlokalizować lokalne pompy śluzy i obniżyć poziom wody. Smród jest nie do zniesienia, zbiera mi się na wymioty. Dlaczego sabotażysta chciał zalać te tunele? Co zamierzał osiągnąć? No to jest ino dobre pytanie. No dobrze, moi drodzy, to co? Pora w takim razie chyba w końcu się przemieścić, tylko poczekajcie. Oho! Jakiś potworek w wodzie. Aha, bo mamy te... Wow, tam coś chyba mrygnęło. Mamy dwa przejścia w tym momencie i teraz pytanie. Bo mogę iść tutaj, mogę też iść w ogóle w tą stronę. No dobra, tutaj to przejście się zlewa. Ten potwór chyba nic mi nie zrobi, jak ja jestem tutaj. Tutaj na razie nie przejdę. No dobra, czyli tak naprawdę ostatecznie chyba pozostaje jedno przejście, tak mi się wydaje. Chociaż możemy zejść jeszcze tutaj. I nie wiem, czy nie znajdziemy właśnie w tym miejscu czegoś, zobaczmy, ale nie. To pewnie, zakładam, będziemy musieli podnieść w jakiś sposób. Tak się niby wydaje, że gra jest czasami otwarta, ale niekoniecznie. Ta otwartość się dosyć szybko zanika. No dobra. To w takim razie chyba tutaj. Słyszę prosiaka i mamy labirynt. Niedobrze. Niedobrze! Okej, jesteśmy kawałek... Kawałek dalej, chyba że to ten prosiak w wodzie. Poczekajcie, gdzie my teraz jesteśmy? Śluza druga, okej. I co ciekawe, mogę wejść do tej wody, tylko... No tylko pytanie, czy mnie ten potwór tam nie zabije? Może na razie... Kurde, ale z drugiej strony bym tam wszedł, zobaczył chociaż. Nie, 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 to od razu do mnie biegnie. Nie ma co. Musimy jakoś tego potwora stąd, nie wiem, wypłoszyć może? Nie wiem, czy jest to możliwe. No okej, tutaj coś mamy. Kolejna kartka. 1 sierpnia 1899. Kilka starszych osobników wydostało się z zagród i uciekło do kanałów. Przypominają mi o moich ograniczeniach. To nie hełm, a ja nie jestem rabim Eliaszem. Przynajmniej jeszcze nie. To wszystko wina ciepła generowanego w wyniku otwarcia przejścia. Nie możemy chłodzić ich tak, jak robimy to w centrum, gdzie znajduje się brama. Osobniki z późniejszych faz są trzymane bezpiecznie w lodowatej temperaturze tamtych wież. Tu na górze, gdzie powietrze jest gorące i cuchnące, przegrzewają się, a dwoista natura rozrywa je na kawałki, gdy ten drugi świat odpływa z ich komórek. Czasem żyją gwałtownie i nieprzewidywalnie rozrywane pomiędzy światami. Przez kilka sekund są stworzeniami tego świata, po czym następuje koniec i tracą fizyczną formę. To okrutne, błędne koło doprowadza je do szaleństwa. Kazałem zamknąć odpowiednie strefy i nie pozwolę wchodzić tam moim lojalnym pracownikom. To przeklęte miejsce stało się domem nieudanych eksperymentów i duchów zrodzonych ze strachu i złości. Okej. Okay. Widzę, że my jesteśmy tutaj. I zwróćcie uwagę, że chyba powoli docieramy do końca gry, bo zobaczcie, mamy tu mapę. Zalanie wodą, wyłączenie awaryjne, okej. Okay.
Bo rozumiem, że tutaj chyba, na samym dole, to jest to miejsce, do którego mamy się dostać, a my jesteśmy już tutaj. Także chyba powolutku faktycznie docieramy do końca tej przygody. Okej, tu mogę otworzyć ten piec, ale chyba nic mi to nie przyniesie. Telefon, co ciekawe, też nie dzwoni, więc możliwe, że ja tu jestem trochę za wcześnie. Chociaż może nie? Oho, coś zrobiłem. Możliwe, że odpompowałem teraz wodę z pierwszej śluzy. Dobra, w takim razie pora stąd wyjść, moi drodzy. Bo tu już więcej nie zrobimy. No i tak, tutaj niestety dalej jest woda, więc nie przejdę. A tu gdzieś tego prosiaka, kurczę, słyszę. A, i teraz możemy przejść w tą stronę. Okej, ostrożnie, niestety mi gra spadła do 40 klatek, wybaczcie. No dobra, tylko teraz pytanie, czy mnie tu przypadkiem nie było? Już sam w sumie nie wiem. Dobra, ta lampa mnie ostrzega przed potworem. No tylko, że ja tutaj się chyba... Ja się tu chyba cofam na początek. No dokładnie, ja tu byłem. Czyli chyba otworzyłem sobie tylko i wyłącznie taki swego rodzaju skrót może, czy coś takiego, że mogę tu przejść, ale no za wiele mi to tak naprawdę nie dało. Musimy udać się gdzieś indziej, bo tędy w dalszym ciągu nie przejdę. To w takim razie chyba droga do prosiaka nas czeka, wiecie? Ostrożnie. A, tylko że ja tędy też nie przejdę. No to w takim razie co? Myślicie, że do wody trzeba tam pójść? No szczerze mówiąc, ja nie widzę innej drogi tutaj. Chyba będę musiał się tam dostać, no bo tutaj byłem. Okej, tego już nie ruszę, czyli to już zrobione. No to wydaje mi się, że chyba będzie trzeba wejść do tej wody. Najwyżej zginę, trudno. Nie wiem, a jak na kucaku będę szedł? Oj, nie, nie, to... Nie, no jak to szarżuje do mnie od razu. Nie, no to mnie zabije przecież od razu. Nie mam szans w ogóle z tym się bić nawet. W jakikolwiek sposób. Może ja powinienem się jednak cofnąć? Już sam nie wiem, szczerze mówiąc. No bo tak, poczekajcie. A tu mnie chyba nie było. Tylko, że tutaj też nie przejdę. Okej, chyba trochę błądzenia nas czeka. Moment, moment, co jest w tym miejscu? To przejście, to może tutaj? No ale tutaj też nie przejdę, kurde. No dobra, to mam w takim razie zagwozdkę totalną teraz. Nie wiem, no wydaje mi się, że chyba powinienem wskoczyć do tej wody. Ale z drugiej strony, po co by mi się to otworzyło? Dobre pytanie. Nie wiem, może skoro to się otworzyło, to ja powinienem się wrócić tam na drugą stronę w takim razie. Możliwe, kurde. Tak, bo teraz mi się otworzyło to, śluza 1. Tak, i teraz zobaczcie, możemy przejść tutaj w nowe miejsca. Mamy jakieś nagranie. But we can save them. We can set them free. We can replace a rotten old world with a clean new one. Mr. Manders, you sound every bit the fanatic. Well, how can I be otherwise, Professor? How can any man of ethics simply stand by and watch this world drown in its own excrement? And your engineer, this visionary with whom you have embarked upon this course, does he share your views? Indeed he does. Indeed he does. The poor fellow has seen it all before. Now, this is not the first great civilization he has wept for. And so you set about things immediately upon your return. Naturally, naturally. These things cannot be left to rot upon the tree. And sponsors were remarkably easy to find. I tell you, Professor, a trail of greed brings rich men to your door like pigs to truffles.
No dobrze, czyli ten cały ogólnie pomysł tego wszystkiego, no to był pomysł naszego protagonisty, to już się wcześniej można było domyśleć. Nie jestem tu jakoś zaskoczony tym nagraniem. No dobra, i tutaj nas nie było chyba, czy byłem tu? A nie, tu przeszedłem naokoło po prostu i znalazłem to sekretne nagranie, okej. O właśnie, tu nas nie było. Cholera, słychać prosiaka. Niedobrze. Ale lampa nie mryga. Czyli chyba... jestem bezpieczny? Taką mam nadzieję. Oho, widzę karteczkę. Jak ją kurde podnieść tutaj? 17 lutego 1899. Wtedy spytałem dzieci, czy to widzą. Odpowiedziały, że tak. Wysoki, zniszczony szczyty stromej piramidy podobnej do tych w Egipcie. Spadające ze szczytu kamienie winorośl, wijąca się i oplatająca kamienne węże, trwające przy schodach. Uczucie namacalnego spokoju i ciężar zapomnienia. Tu właśnie siadywał król. Tu mieszkali kapłani. Tu jest dom umarłych. A stąd, gdzie pada promień słońca, zrzucano niezjedzone serca. Nie moje dzieci. Oni zdecydowanie nie byli dzikusami. Uważali, że niebo może spaść im na głowę i gorąco wierzyli, że tylko złożenie krwi w ofierze jest w stanie temu zapobiec. Być może tak było, moje dzieci. A być może się mylili. A może ich prawdziwa tragedia polegała na tym, że nie zdążyli przelać wystarczająco dużo krwi, by zapobiec katastrofie? Nie, no porąbane te niektóre notatki. Dobrze, i tu widzę, możemy drugą śluzę otworzyć. No dobrze, i w takim razie jakiś progres nareszcie zrobiliśmy. I teraz tak, możemy iść tutaj, ale chciałbym w tą stronę się jeszcze udać, albo nie, nie udamy się, bo jest tutaj zamknięte. No dobrze, tylko pytanie właśnie, co w tym momencie? Mandus po potopie. Załatwione, mogę ponownie wejść do tej dziwnej komory dekontaminacyjnej i ruszyć naprzód. Woda ustąpiła i otworzyła mi drogę do układu pomp, gdzie będę w stanie zawrócić ten brudny strumień z powrotem w stronę Tamizy i oczyścić drogę do środka maszyny. Aha, czyli teraz... poczekajcie, czy ja byłem z tej strony? Nie ko... aha, dobra, to było to nagranie. Poczekajcie, bo troszeczkę się gubię tu, szczerze mówiąc. Czyli teraz chyba tędy po prostu. Musimy się tutaj wrócić. Oho. Albo i nie tędy? Moment, bo ja już tu czegoś nie czaję. Chyba tutaj jednak. Tak, śluza druga. My otworzyliśmy śluzę drugą, więc teraz tutaj. No i zwróćcie uwagę, że nawet nasze dzieci nam mówią, że jesteśmy blisko. Co by oznaczało, że faktycznie powoli się chyba do końca gry zbliżamy. Nie wiem, czy ukończymy grę w tym odcinku, nie wydaje mi się, ale... dobra, teraz w jakiej kolejności to się robiło? Ten sposób. Strasznie to głośno jest. Teraz to, teraz chyba to. Ale dopiero jak tam ciśnienie trochę wzrośnie, czyli jeszcze nie. Okej, teraz chyba możemy tym zakręcić dokładnie. Dobra, i teraz się otworzy to przejście po tej stronie. Strasznie steampunkowy klimat. Dobra, i teraz to wyłączamy. Czy jeszcze nie? Chyba teraz tylko tą wajchę. Okej, dokładnie. No i dobra, mamy przejście dalej otwarte. Oho. Ogromny obszar, mrygające lampy. No jest wpyte ogółem. Dobrze, moi drodzy, idźmy tędy. No szkurde. I znowu ta muzyka. Siedlisko plugawców. Dobry Boże, siedlisko pełne jest tych odrażających stworzeń. Tylko mój instynkt doprowadził mnie aż tak daleko i nie mam wątpliwości, że w tym wilgotnym kompleksie znajdę sposób, by zejść jeszcze niżej. Nie chcę patrzeć na ich twarze, gdy będą knuć swoje podstępy. A jednak patrzę, jak śpią, jedzą i bawią się. Są takie ludzkie. Niemal przypominają dzieci. Nie chcę myśleć o tym, co widziałem. O krzesłach, o klatkach. Nie będę zastanawiać się, jak można stworzyć takie potwory. Ja pierdzielę, co tam się dzieje bez kitu, patrzcie tam te... na dole są te prosiaki wszystkie. Co tu się odpiernicza? Dobra, ruszajmy spokojnie do przodu. Ale tu chyba nas sporo ich będzie gonić, co? Dobra, spróbuję pootwierać każde z tych drzwi.
Jeszcze ta muzyka w tyle, ja pierdzielę. Okej, okay, możemy przejść tutaj. Aha, reszta drzwi jest zamknięta. Wiecie co, lepiej chyba zamykać te drzwi za sobą. O ile jest to możliwe. Bo jak tu prosiak mnie jakiś napadnie, to będzie lipa nie z tej ziemi. Tędy mogę przejść. Kurde, cykam się trochę. Tu mamy jeszcze przejście. Poczekajcie. No i teraz pytanie, gdzie się udać? Może tutaj? Kurde, zobaczcie, to jest uwięzione tutaj w tej celi. Możemy popatrzeć na to stworzenie. A on tak jakby się boi, mam wrażenie. Tak to wygląda. Dobra, idźmy stąd. Idźmy stąd i na wszelki wypadek zamknijmy go. Dobra, o tyle, o ile się da. Tutaj chyba nic nie zdziałem. Są jakieś tablice? Nie, myślałem, że jakaś tablica tu może jest. Ale bardzo mi się podoba taki steampunkowy klimat tej gry. Powiem wam, że ja dawno w steampunka żadnego nie grałem. I aż tak zatęskniłem za tym klimatem. No dobra, to nie pozostaje mi nic innego jak zejść na dół, ale ile tam było tych świniaków, kurde. Powiem wam szczerze, że trochę się boję. No ale nie mam wyjścia. O cholercia. No dobra, ruszajmy. Ale tu może nas nic nie napadnie, nie wiem, może chodźmy w prawo. Tu w ogóle coś z góry może spaść, a zobaczmy co z lewej jeszcze jest. Podejrzewam, że te przejścia się A nie, widzicie. Z lewej jest przepaść, okej. Czyli dobrze intuicyjnie poszedłem. Dobra, tutaj kolejna przepaść. Tylko, że aha, z tym nic nie zrobię. Czyli muszę gdzieś chyba... Czy ja dam radę to przeskoczyć? Au! Nie, nie dałem rady. Ale dobra, jesteśmy gdzieś niżej, także skupmy się na tym. Mamy jakąś drabinę, żeby zejść jeszcze niżej, ale najpierw chciałbym jeszcze zobaczyć tutaj, co jest. Aha, i tu bym też spadł. Tylko tu bym miał taki bardziej łagodny ten upadek. Mam nadzieję, że postać mi się sama wyleczy. Z tego co wiem, to w tej grze tak to działa. W przeciwieństwie do Mrocznego Obłędu, postać się leczy sama po jakimś czasie. I chyba ten ekran czerwony już mi przeszedł, także okej. Nie, nie gaś ty... Halo, synu, nie gaś tej lampy, co ty? No dobra, i gdzie my mamy teraz? Kurde, mamy dwie drabiny. No i pytanie, czy w lewo? Nie, podejrzewam, że te drabiny doprowadzą nas do jednego miejsca. Taką mam przynajmniej nadzieję. Ewentualnie za chwilę się tam wrócę. Ale możemy... A widzicie, czyli tak, trafiłbym w to samo miejsce tą drabiną. Okej. Co tu się kurde dzieje? Nie no, ale my schodzimy coraz to niżej, nie podoba mi się to, no ale z drugiej strony... Raczej powinienem się cieszyć, że schodzimy coraz niżej, no bo... Jesteśmy bliżej naszych główniaków, co nie? Ja tylko co teraz? Mogę to po prostu otworzyć? Mogę. Od pływów do kręgów. Umieścił swoją głowę w imadle i obracał kołem, aż pękła czaszka, a myśli wyciekły do butów. Na moment napięcie zniknęło, ale wkrótce powróciło. The God. Dostałem osiągnięcie, okej. Czyli jesteśmy w jakimś dalszym etapie rozgrywki. To mnie bardzo cieszy. Mam jakieś nagranie. You seem to have undergone quite a profound conversion in Mexico, Mr. Mendel. You could not have seen it yourself and not, Professor. As we disembarked, even through my fever, I saw the detritus of this so-called progress. I saw starvation and disease, rot and destruction polluting the waters of the Empire. We are ruiners, you and I, and all of us, and we make the world unclean. And you took it upon yourself to act as Redeemer. Professor, I would not be so presumptuous. I am merely a conduit. I am constructing an architecture to wrestle our damnation to the ground and smother it with steam. No dobra.
Ale nie podoba mi się to, co Mundus chciał tutaj osiągnąć. Okej, co tu mamy? Układ pomp, wejście dla obsługi. No, czyli dla nas, idealnie. Dobrze, z tej strony nic nie ma, z tej też nie. No ale faktycznie, no schodzimy coraz to niżej. Podoba mi się to też, że w tej grze jest taki wątek, że coraz to niżej schodzimy. Oho. Wyłączmy lepiej lampę. Pomryga mi jako zagrożenie. Oho, chyba dzieci tam biegły. Pompownia, to musi być układ głównych pomp. Dotarłem do miejsca, które jest dla sabotażysty najważniejsze. Aby utrzymać wysoki poziom wody, musiał wyłączyć te potężne pompy. Najwyraźniej się spieszył, ponieważ nie dokończył większości prac. Jego niezdarne poczynienia ograniczyły się do zwykłego wyłączenia wszystkiego, co akurat miał pod ręką. Jeżeli uda mi się znaleźć sterowanie, reszta będzie prosta. No dobrze, miejmy nadzieję, Oswald, że faktycznie będzie to takie proste, jak mówisz. Oho, potworek. Dobra, tutaj coś czerwonego widzę, ale to chyba lampa zwykła. W sumie powiem wam, że wiecie co podoba mi się w tej amnezji, to że ona tak bardzo się różni od poprzedniej części. Ahead, the trickle to still waters. I drag myself deeper into the temple, downward, ever. Towards a wind that held the voices of my children, beckoning me to set them free. Ale muza jest niesamowita w tej grze, naprawdę. Czy tam stało dziecko, czy miałem jakieś omamy? Chyba stało. No dobrze, kontynuujmy. Tak jak mówię, podoba mi się strasznie to w tej amnezji, że ona jest taka skrajnie inna od części poprzedniej. Wiem, że raczej gracze nie lubią takich, nazwijmy to, wybryków i wolą, kiedy gra rządzi się, konkretna seria cały czas się rządzi podobnymi prawami, ale powiem wam, że ja osobiście lubię takie odskocznie. Naprawdę fajnie, że twórcy tutaj zdecydowali się odróżnić. Oho, widzieliście to? Chyba prosiak mrygnął. Że twórcy zdecydowali się tak odróżnić tą część od poprzedniej. Tutaj chyba nic nie zrobię, to wygląda jakby coś tu trzeba było wpasować. Dobra, co my tu mamy w zasadzie? Mogę czymś zakręcić. Okej, nie wiem, czy to dużo dało, czy nie. Ale chyba już nie zakręcę tym znowu, więc zrobiłem to dobrze. No dobra. I co, po tej rurze? Nie, tutaj jest zamknięte. W sensie nie przejdę tam dalej. Łopatą też nic nie zrobię, pieca nie otworzę, z tej strony coś? Nie, chyba nie. Okej, mogę przejść tak jakby tutaj, ale to mi zupełnie nie dało nic. No dobra, tutaj coś uruchomiłem, tylko pytanie właściwie co? Okej, tu mogę pootwierać te szafki, ale czy to mi coś da? Nie, chyba niekoniecznie. Dobra, spadamy stąd. Spadamy, moi drodzy, na dół i zobaczymy, co się za chwilkę będzie tu działo. Tylko teraz tak, tu mam zablokowane przejście, niestety parą. Mogę się udać jedynie tutaj. A, i teraz jestem po drugiej stronie. Okej. Kolejna notatka. Zawory i rury. Kolejna pompa, chyba znowu muszę ją uruchomić. Mam nieodparte wrażenie, że uczestniczę w jakiejś niezwykłej grze, zmuszany do nieustannych, herkulesowych wysiłków, za które nagrodą ma być wyzwolenie moich ukochanych dzieci. No to stary, lepszej nagrody nie ma, wydaje mi się. Lecimy. Dobrze, co ja tu mogę właściwie zdziałać? Mam wrażenie, że cały czas coś za mną idzie. Ale może to tylko wrażenie. Okej, tędy nie przejdę. Także ruszajmy w tą stronę. Kurde, jeszcze amnezja, odrodzenie przed nami. Wow! O, shit, jest źle, jest źle, jest źle, jest źle, biegnij! O, cholera! Oswald, dawaj do góry, do góry, do góry, okej. Dobra, na szczęście nic nam poważnego się nie stało, przeżyliśmy. I widzę, że cofnęliśmy się chyba do tego miejsca.
Tak, dokładnie. Dobra, tylko teraz tak, bo tu nie przejdę, bo jest para. Tutaj tak samo. Jedyne przejście, jakie jest, to tutaj. I teraz momencik, bo możemy albo wejść tu na górę. Sterowanie główną pompą. Oho, to tu chyba jest... No i teraz pytanie właśnie, którędy się udać? Bo nie chcę nic pominąć w tej grze. Może zobaczmy najpierw, co jest w tym miejscu. Jakiś długi korytarz, strasznie. Okej, podejrzewam, że tutaj lepiej nie spadać, ale mamy tu drabinę. No i teraz, kurczę, pytanie właśnie, gdzie się udać? Dobra, może najpierw, wiecie co, pójdę do tego pomieszczenia, które było wcześniej. Może pójdziemy tutaj i zobaczymy, co jest w tym miejscu, bo to jest to sterownia główną pompą. I zobaczcie, jesteśmy już tutaj, a tutaj mamy dojść. Także faktycznie już dosyć blisko celu. O właśnie, bo tu mamy pomieszczenie zamknięte. Tego nie ruszę w żaden sposób, okej. Tu mam zębatkę, tylko pytanie, gdzie ją włożyć? W to miejsce? Dokładnie, może teraz to zadziała. Nie, w dalszym ciągu się nic nie rusza. Aha, tu jeszcze jednej zębatki bym potrzebował. Aha, ona leży tutaj. Dobra, i teraz powinno chyba wszystko zadziałać. Dokładnie tak. No i dobra, sterowanie główną pompą włączone. Także nie pozostaje nam chyba nic innego, jak teraz udać się właśnie w tamtą stronę, w to pomieszczenie, które pominęliśmy. Bo tam już byliśmy wcześniej wszędzie. Więc teraz możemy się udać tutaj właśnie. Okej, no to co, moi drodzy, chyba tu drabiny nie ma. No to chyba siup w dół. No bo co? Oh shit, trochę oberwałem. O kurde, ale tu nie ma wyjścia. Aby rzucić trzymany obiekt. Ale w co rzucić, przepraszam bardzo. Aha, czyli mówicie, że tutaj na dole zupełnie nic nie było. Poważnie? A jakby tą lampkę? Nie, to chyba nie zadziała. Nie, zobaczcie, to była tylko taka pułapka. Okej. No ale dobrze, warto było to oczywiście sprawdzić. W takim razie wracajmy na górę, skoro nic tutaj szczegółowego nie ma. No i chyba jednak będzie trzeba się gdzieś tam wrócić. Myślałem, że tutaj coś znajdziemy, ale niekoniecznie. No dobra. No to w takim razie tędy. Kolejna notatka. Odnalezienie dzieci. Woda ustąpiła. Wygrałem. Sabotażysta został pokonany. Kręci mi się w głowie, drże w gorączkowym oczekiwaniu, a moje serce łomocze z radości i podniecenia. Maszyna pulsuje, wyczuwając nieuchronne odrodzenie. Przywołuje mnie ostatnia droga, podobnie jak kiedyś Lili leżąca w naszym ślubnym łożu i pragnąca zrobić ze mnie mężczyznę. Oho. Czyżby wspominka o pierwszym razie? No dobra, tylko teraz tak. Gdzie ja muszę przejść? Bo ewidentnie musimy się teraz cofnąć. Albo i nie? A, chyba że tutaj, okej. Musimy się wrócić na dół, ale... Kurde, to zabrzmiało, moi drodzy, tak, jakbyśmy mieli zaraz kończyć grę. No ale nie wydaje mi się, żeby tak było. By było chyba trochę za wcześnie, co? Chociaż cholera wie w sumie. Dobra, użyjmy sobie tego. Wiem, że są tam potwory, ale one są tylko w wodzie, chociaż może lepiej ich nie prowokujmy. No dobra, i tutaj mamy kolejne to przejście. Okej, uruchomimy to sobie. Dobra, teraz to, teraz to. Musimy poczekać chwilę. Ale to działanie tych maszyn i w ogóle, naprawdę jest to imponujące, fajnie się to prezentuje. Dobra, zakręćmy sobie korbą. A właściwie zaworem. Ciągle korbę nazywam zaworem, ale dobra, mniejsza z tym. Okej, i teraz wyłączmy. No i dobra, przejdźmy sobie dalej w takim razie. Rozumiem, że tutaj zupełnie nic nie ma, tak?
Okej, wejście do kompleksu centralnego. No dobra, wchodźmy. Tańczące dzieci. Schody są strome, a promienie słońca padają prosto na jego nakark, gdy wciąga ich na górę. Żyły pulsują na przedramionach, ale zejść z tej drogi już nie może. To człowiek kierujący się miłością, wyłącznie miłością. No dobrze. W takim razie poczekajmy, aż się to wczyta. Okej, gdzieś jesteśmy dalej. Dobra, moi drodzy, słuchajcie. Ale myślę, że jest to idealny moment, żeby zakończyć odcinek. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, ile nam zostało do końca gry. Bo jesteśmy chyba już w takiej jakby ostatniej części do eksploracji. W ostatniej części mapy, którą znajdowaliśmy od początku gry. Także cóż, no mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i zobaczymy się jutro w być może już ostatnim odcinku z Amnezja Maszyna dla Świń. Na razie.